Chociaż do świąt zostały jeszcze 3 tygodnie, już można było poczuć prawdziwie bożonarodzeniową atmosferę. A to za sprawą jarmarku adwentowego, który odbył się w Sośnicowicach na Placu Farskim. I nawet siarczysty mróz nie odstraszył chętnych od zwiedzenia kramów. Choć był to ostatni dzień listopada, plac przy Farze w Sośnicowicach już przyozdobił się w świąteczną szatę. Jak co roku o tej porze odbył się bowiem jarmark adwentowy. To, co tutaj widzimy, to jest rzecz, która od 6 lat już jest propagowana przez tutejszą grupę Caritas, oczywiście przez księdza proboszcza, no i przez nas tam pomocy społecznej. Jarmark to tradycja Sośnicowic, która co roku przyciąga tłumy. Dokładnie parę lat temu postanowiliśmy wspólnie, wzorem między innymi dużych miast, gdzie się odbywają takie jarmarki, zorganizować coś u nas, no i złapało. Podczas kiermaszu można było poczuć prawdziwie bożonarodzeniową atmosferę. Były choinki, były przepiękne ozdoby świąteczne, jednak nie takie ze sklepu, ale wykonane ręcznie. Właściwie 90% tutaj rzeczy, które Państwo widzicie, to są rzeczy, które praktycznie rzecz biorąc będą na pewno wykorzystane w okresie świątecznym. Plac Farski zapełni się straganami, na których można było zaopatrzyć się niemal we wszystko, co święta potrzebują. Są prześliczne stajenki, są kartki ręcznie robione, jest wszystko ręcznie robione. Są mikołajki, są wianki, są adwentowe wianki, świąteczne stroiczki. Można kupić właśnie ekologiczne dekoracje zrobione z siana, ze słomy, z patyków. I są to właśnie różnego rodzaju zwierzątka jak renifery, koniki, no i choinki, mikołaje, wianki, serduszka. No takie typowo właśnie bożonarodzeniowe ozdoby. Mamy też szydełkowe aniołki, dzwoneczki, bałwanki. Dla najmłodszych też znalazło się atrakcje. Organizatorzy zapraszali dzieci do domku świętego Mikołaja, gdzie nie brakowało łakoci. Maluchy miały także okazję spróbować swoich talentów w lukrowaniu pierników.